dłonią matki. Ledwie z dzieciństwa wyrastamy w młodość, ty pełna trwogi czuwasz wciąż nad nami, a my mówimy, że mądrzy jesteśmy. Bez twej opieki w świat pójdziemy sami. Ty się pokujem o ciernie i głogi, co pośród życia rośnie ich tak wiele, gdy nas opuszczą w trosce przyjaciele. Halo? Halo? To może już jest otwarte. Jestem, tak? No dobrze. Proszę pan włoży sobie herbatkę. Ja sobie robiłam dzisiaj próby tego, co mówiłam, stałam przed szóstą. Ja zawsze mam przed wyjazdem. Boję się, że nie zdążę. A czy to będzie jakiś dłuższy występ? Znaczy, ja mam 10 minut, ale ja się mieszczę w granicach 7-9. Dobrze, jedziemy dalej. Dobrze. I z tego zeszytu coś będziemy przepisywać, tak? Wszystko. Wszystko? Wszystko. Idąc teraz, może od końca pan się zgubi. To może tak, idąc od początku, pan mi powie. Tytuł podkreślony. Tak, dłonią matki. Dalej. A następny to jest, no zaczyna się tekst, ale nie ma tytułu. No słucham. Tutaj pierwsze, nie, po prostu długopis nie pisał, także ja nie wiem, co tu jest napisane na początku. Świat... Wydaje mi się, że to są dwa wyrazy, które po prostu się nie napisały. Tak. Z nicości wynurzają się i co tu planet? Co to może być planet? Kształty planet. No, nie były to kształty, ale możemy... Nie, na pewno nie kształty. Nie kształty. Dobrze, z nicości wynurzają się. Kawałek wolnej przestrzeni. Tu znowu długopis nie pisał. Oj, to tragiczne. I tu, ale ta, tu umknęły tylko zaraz. Ile się może, nie wiem, jeden, dwa wyrazy. Tak. Półtora, dwa i pół, półtora wyrazu. Nie wiem, staram się pisać tak wyraźnie. I taka jestem zrozpaczona, że tyle moich wierszy, których moich myśli gdzieś tam ginie i nie mogę tego teraz przepisać. Zaraz. Gdybym miał czytać tak literat po literze, to by było trenle. Coś pani się kojarzy?
wiersz, który się zagubił. Wiem, że był. Leżał na półce. Pisałam go, ledwo widząc. Wstawiałam niezdarne litery, jak rozchochate wierzby przy drodze donikąd. Gruby flamaster rozmazywał czasem napisane słowa. Na białej kartce czarnej jeziora nieskończoności bez dna, jak kleksy w dziecinnym zeszycie. O czym był ten wiersz, nieważne o czym był. Ważne, że był. A może porwał go wiatr i zaniósł kwitnące sady zapomnienia. A może trafił do czyjegoś pamiętnika w dawno nieotwieranej szufladzie. Proszę bardzo, oddajcie mi go, jak znajdziecie. Nie wiem, czy jeszcze kiedyś napiszę taki wiersz, jak ten zagubiony. 13:14. Dłonią matki, ledwie w dzieciństwie. Dłonią matki. No nie, że pani mnie zrozumie. Tak, my wyjeżdżamy w piątek rano, a ja dokładnie nie wiem. Patrycja też nie wie, ta, która się będzie mną opiekować. My nie wiemy, czym jedziemy po pierwsze, bo miał być jakiś zorganizowany busik dla nas, dla tej grupy. My nie wiemy, czy ten busik jest, czy my jedziemy normalną komunikacją, czy my jedziemy o której, gdzie jest zbiórka. No tak trochę zawieszone w powietrzu jestem. Chcę być pyłkiem samotnym wszechświata. Chcę być iskierką w komety ogonie i znaczyć drogę poprzez świetne lata, być smugą światła, która w mroku płonie, aby we wspólnym trudzie bytowania, jak zwiastowania gwiazda nad Betlejem, przemierzać światy, koić je nadzieją, że zawsze błyśnie światełko wśród mroku, uśmiechu blaskiem zalśni w czyimś wzroku. Plotkowała, przecinek, skłóciła ze sobą zwierzęta, przecinek, w dziobie była jej siła niepojęta, kropka. Dobrze? Tak. Żeby tu było odpowiednio wyraźnie, to ja może te dwa wersy tutaj ostatnie przepiszę, tak. Bo ja musiałem tu wstawiać między wersy jakieś tam korekty. Także... Tak, i on nie będzie wiedział co. No dobra. To się nazywało Sroka Plesiuga. A tu, musi tak? Pan odpocząć. Ale bo to ja bym nie chciała, żeby pan... Ale dlaczego pani Krystyno, dlaczego pani uważa, że ja się tak męczę? Wprost przeciwnie. Bo powiedziałam jedna pani, która przychodziła od państwa, tak? Że wychodzi ode mnie tak zmęczona, gorzej jakby pchała wózek. No bo może ona nie lubi tej, akurat tej konkretnej pracy. No taki, tak. Nazwijmy ją korektorsko-redaktyjną. Tak. Może więc ona widocznie nie lubi, ale ona w ogóle nie lubi wierszy, w związku z tym... O, to już tragedia. Tak, tak. Nie chciałabym, żeby dla pana była katorga przychodzenia do mnie. Nie, wprost przeciwnie. Pielgrzymka do Włocławka, palm chwały, w ciszy kościoła, ojej, ile tego jest, matko ty moja. To nie, ale to się zaczyna, niebo, obszar twój jest niczym nieobjęty, tak? Tak. Tak, tak. To jest taki poemat. Fajnie się zaczyna. Słucham. Fajnie się zaczyna.
Niebo, obszar twój jest niczym nieobjęty, tyle jak dla ludzkości Bóg jest niepojęty, tak? On ma tam w niebie niebieskie pokoje, po których się posuwa aniołów cudnych roje, tak? Tak. No tak. No. Dobrze. I tu jest... Oj, pan wie, kiedy to pisałam? Miałam 15 lat. 70 lat, 1 lat temu. Prawie 2. Ale to chyba nie jest oryginał z tamtych lat. Chyba to... nie, to jest przepisane. To jest przepisane, oryginał ale bardzo dawno, bo to jest... Tak. Pożółkłe kartki, szyte. Oryginał i... już pewno ktoś wyrzucił. To jest właśnie wyrzucanie, któremu pan hołduje. Wyrzucili. No, wie pani, no, pewne rzeczy się wyrzuca, a pewnych nie. Są? Religijne. Ale myślałam, że częstochowe. Nie, moment, zaraz. Na razie mamy spięty pakiet. Iluś tam teczek i iluś... Papież jest? Nie, pakiet. Aha, pakiet. Pakiet, tak. Na razie pakiet, może będzie i papież, ale za chwilę. Wątpię. Nie chce mi się wierzyć, żebyśmy włożyli papieża do religijnych. Ale pani chodzi czy o papieża. Czy on tak luźno nie leży na oknie? Nie, tam o papieżu są tylko teczki. Jest tutaj coś takiego, zaraz, bo tu są wielbimy na przykład. Wielbimy? Wielbimy. Wielbimy to na pewno o papieżu. Niech pan mi przeczyta pierwszą linijkę. Stopami stąpasz ponad chmur błękity, kędy aniołów i świętych grona. Nie, o Matce Boskiej. Zagadnienia współczesne. To ja bym w ogóle już... wrzucił, albo nie wiem, może to zostawię. Słucham. To zostawię, moment. Oj, już. Bo jeszcze jestem trochę podwinął. Nie, niech pani się... Nic, tą karuzelą z tym wyjazdem. Niech pani się nie denerwuje. Tam jeżdżą autobusy, się. Pociągi. Nie, tak, dojechać można na pewno i na czas pojadę, na pewno. Na pewno pojadę komunikacją miejską. Tylko... Jeśli to miałbym być ja, to niech pani pamięta. Słucham. Jeśli to miałbym być ja, pani Krystyna. Słucham. Ja mam, jeśli to miałbym być ja. Tak. W piątek. Tak. To ja mam wyznaczoną wizytę u pani od godziny 9:30 do 13:00. Ale czy rozumiem, że tak? W ramach sympatii do mnie, śmieję się, będzie pan mógł przyjechać wcześniej, żeby mnie odwieźć? Wcześniej, nawet o godzinie 2:30 w nocy, aha, byle nie później, bo mam no, później jeszcze jednego podopiecznego nie. Po pani. Nie, na pewno. Więc no. To jest na pewno w granicach 9:11 ten PKS. Aha. To papier ci wstawiam tu do łazienki. Dobrze. Piotr. Tak, już idę. Masz banany. Gdzie ci je tu położyć? Na stole. Tak w brzegu. Słuchaj, jutro wyjeżdżamy tym PKS-em Radek 12:20. W związku z czym pewnie dziś koło 20:00 będę tu w Warszawie, to ja zadzwonię zaraz jak będę, dobrze? Dobrze. Kupiłem ci konwalię. O, dziękuję. To już są w wadzonie. To już na Dzień Matki, broń Boże. Nie, tak. Dziękuję bardzo. Bo potem się może okazać, że nie będzie. Coś jeszcze mam ci zrobić, mamo? Nie, nic. Już czuję, że masz chęć ucieknąć. No, ja też wyjeżdżam. Dzisiaj. Jedziecie na Polesie? Nie. A gdzie? Do Krakowa jedziemy. A czym jest jakiś festiwal? Nie, nie ma nic. A masz ty? Usunięte wszystkie SMS-y niepotrzebne. I kiedy wracacie? W niedzielę albo w poniedziałek. Mamo, powinnaś doładować komórkę, to może sobie, że jak macie na wyjazd starczyć, to włączyć ci teraz, czy... Włącz. To bądź taki miły i włącz. Co mówisz, mamo?
Czy nie ma nic do mnie z przyjęcia? Nie, nic nie było do mnie. Ze spółdzielni było do mnie. O jakimś walnym zgromadzeniu. To ja będę szedł. Dzień dobry Państwu, nazywam się Krystyna Łagocka. Teraz ja się przedstawię swoim wierszem Obraz w lustrze. Zobaczyłam ją w blaskach gasnącego wieczoru. Kukiełka z teatrzyka starości szła, opierając się na białej lasce, powoli jak zmęczone fale morza posztorny. Zewnętrznie była krucha jak życie twarda, zbliżała się. Odgarnęła kosmyk opadających włosów. Wtedy ją poznałam. To byłam ja. Jeżeli w ogóle jeszcze Państwo macie wszyscy tutaj chwilę czasu, chwilę i chęć, to właśnie ja taki mam wiersz Pies Plasteliny, co podobno bije rekordy popularności, jeżeli chodzi o mnie. Kiedyś mi dałeś w zaręczyny psa, coś wyrzeźbił z plasteliny. By był symbolem Twej wierności, uczucia Twego, Twej miłości. Kiedyś mi przynosiłeś kwiaty, stroiłeś słowa w barwne szaty i zarzucałam Ci ramiona drąca uczucie mi spłoniona. Kiedyś mówiłeś mi w kawiarence, że Ty wypełnisz me sny dziewczęce. Patrzyłeś długo w moje oczy, dzień był majowy i uroczy. Kiedyś twa matka mi mówiła, że jestem sympatyczna, miła i wierząc swym młodzieńczym snom, chciałam mieć z tobą wspólny dom. Kiedyś, gdy byłam w białej sukience, od ślubu brałeś mnie na ręce i poprzez domu niosłeś progi jedyny, ukochany, drogi. Kiedyś na palcu mym migota, obrączka ślubna blaskiem złota, i białe u mej sukni kwiaty. To było dawno, dawno, gdzieś przed laty.
A potem, było szare życie. I gasły gwiazdy na błękicie. Ścierał się blask obrączki złoty. I ty wracałeś zły z roboty. I wszystko było ci źle w domu. Me łzy kapały po kryjomu i zalewały ślubne szaty. I więdły te od ciebie kwiaty. I była burza, i padł grom, i w gruzy się zawalił dom. Zostałam sama i wśród łez i pogryzł mnie od ciebie pies. Pies coś wyrzeźbił z plasteliny, coś mi go dał na zaręczyny. Co taka cisza się zrobiła?